że tak powiem brzydko, dzisiaj te wąsy nie są dla jaj, mimo iż rozpoczynamy akcję Baby dla jaj, akcję, która ma powodować, że będziemy solidarnie z mężczyznami zapuszczać symbolicznie wąsy. Listopad to jest wyjątkowy miesiąc, to jest miesiąc walki z nowotworem prostaty, z nowotworem jąder. W 1999 roku została zainicjowana akcja społeczna, która nazywa się Movember, właśnie od słowa mustaż wąsy, jak i November, listopad. Akcja, w której właśnie mężczyźni zapuszczali wąsy po to, żeby edukować, komunikować, rozmawiać, nagłaśniać problem profilaktyki raka jąder i raka prostaty. My się włączamy, my kobiety, ponieważ 80% kobiet pomaga mężczyznom, odpowiada za wykrycie raka jąder czy prostaty. Dlatego my dziś kobiety solidarnie z mężczyznami zakładamy wąsy, rysujemy sobie te wąsy, przyklejamy wąsy. Nasi goście proszę bardzo, przyklejają sobie na chwilę, przykładają wąsy. Mamy do was gorącą prośbę, bądźcie z nami, wysyłajcie nam zdjęcia, narysujcie sobie długopisem, ołówkiem, szczególnie kobiety, na znak solidarności, że jesteśmy z naszymi mężczyznami, że ich stan zdrowia jest dla nas bardzo ważny i że będziemy ich zachęcać, wspierać, czasami niestety pilnować w tym, żeby szybko poszli do lekarza, ale po co i dlaczego, to już dzisiaj z naszymi gośćmi. Filipie. Musiałam się wypowiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne, a nie mogę się uśmiechać, ponieważ jest to, bardzo ważne, dlatego że najczęstszy nowotwór wśród młodych mężczyzn do 40 roku życia to właśnie rak jąder. Razem z nami Kasia Piasecka, stand-uperka. Dzień dobry, cześć. Dobra. Joanna Ziętarska, dziennikarka motoryzacyjna. Dzień i Stefan dobry. Czarniecki, urolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko to prawda? Wszystko prawda, potwierdzam. Wiele, wiele przypadków raka jądra, raka prostaty, ich wykrycie jest inicjowane przez kobiety. 1/3 wizyt w ogóle kontrolnych z podejrzeniem nowotworu wynika z tego, że żona, córka, kobieta z rodziny przyprowadza mężczyznę, bo mężczyzna często z własnej inicjatywy nie pójdzie do lekarza. Bo się boi. Ale jest taki przyzwyczajony, że mama go zawsze prowadzi. No właśnie, może to jest taki efekt. Ja mam wrażenie, że mężczyźni są bardzo strachliwi, jeśli chodzi o wizyty u lekarza. Tak. Tym bardziej, jeśli chodzi o, ich atrybut męskości. I co jest coś takiego, że nie, u mnie na pewno wszystko jest okej, a ja absolutnie nie. Coś takiego w was facetach jest, że wy się po prostu autentycznie boicie do tego lekarza wybrać. Mi się wydaje, że wielu mężczyzn by poszło, gdyby mieli gwarancję, że wyniki będą prawidłowe. To wtedy bez problemu, tak? To jest strach przed tym, że się okaże, coś jest. Że jest chory, że jest słaby, że się nie nadaje do niczego. Nie tylko, że jest chory, ale że nie jest męski. Że no właśnie, właśnie. Jest jeszcze to. A wystarczy przestawić w głowie, że tak naprawdę panowie, jeżeli już argument o tym, że tu chodzi tak zwyczajnie o zdrowie, jeżeli ten argument nie działa, to może zadziała to, że tak naprawdę chodzi o wasze klejnoty, z których przez całe życie jesteście tak dumni i się afiszujecie i w ogóle kusicie nas nimi. Ale Kasia, to właśnie przez to, że oni są tak dumni i że to jest jakby klejnot i że to jest takie ważne, to tak się bardzo boją, żeby ktoś nie powiedział, o, twój klejnot jest chory, rozumiesz? Więc ja mi się wydaje, że to się z tego bierze, że mężczyźni mają problem z tym, żeby pójść do lekarza i dowiedzieć się, że być może coś jest nie tak, jak powinno być. Ale to może wystarczy zrobić jakąś kampanię, która pokazuje, że nagle go tracisz. Nagle nie masz tych swoich atutów, z których jesteś dumny. Bo teraz paru panów, którzy to oglądają, to jest bardzo obrazowe. To są dwie bardzo poważne choroby, tak? Czyli też zachowajmy trochę powagi, to jest wąsopad, Movember, natomiast mówimy o dwóch nowotworach. Rak jądra, prawie 1000 przypadków rocznie, u najczęściej występujący nowotwór młodych mężczyzn, 25 do 40 lat. Drugi nowotwór to jest rak prostaty. Najczęstszy nowotwór mężczyzn po 40 roku bardzo życia. Bardzo łatwo wyleczalny. Oba nowotwory są bardzo łatwo wyleczalne pod warunkiem wczesnego wykrycia. I ile procent? Cała, ponad 90% wcześniej wykrytych tych obu nowotworów jest wyleczalnych. Tak. I to jest fenomen tych dwóch nowotworów, że mamy do czynienia z dwoma nowotworami, na które ludzie niepotrzebnie umierają, dlatego że są za późno wykrywane. Ale fenomen jest jeszcze jeden. Ja byłem, zresztą u tego oto pana doktora, na takim badaniu. Słuchajcie, to badanie trwa 40 sekund, 45, jeśli długo szamoczesz się z paskiem. Dokładnie. No to jest w ogóle niesamowite, że nadal, wiecie, mężczyzna nie potrafi poświęcić 40 sekund, żeby zadbać o swoje życie i szczęście swojej rodziny. Słuchajcie, teraz pytanie jest, jaki jest moment, i to jest pytanie do pana doktora, takiej wykrywalności, że coś jest nie tak, jak powinno być. I ja myślę, że tutaj jest ogromna, tak poważnie rzecz biorąc, tu jest naprawdę ogromna rola kobiet. Zgadza się. Znanie swojej mapy ciała i umiejętność jakby takiego bycia razem, co powoduje, że jeżeli coś się zmienia,
to partner to czuje, tak? Tak. Ale to samo dotyczy tak naprawdę mężczyzn, którzy są w stanie wykryć zmiany w piersiach kobiety, tak? Jakby to jest, to są rzeczy, które się dzieją jakby w dwie strony. Musimy dowiedzieć, jak to jest, kiedy jest zdrowe. I to jest kwestia też edukacji seksualnej dzieci, prawda? Pierwszy krok to jest zbadać samodzielnie samemu jądra raz. I wiemy, że to jest punkt wyjściowy. Każdy może to zrobić dziś albo jutro, albo najlepiej pierwszego dnia, każdego pierwszego dnia miesiąca pod prysznicem zbadać jądra. Proste. I jeżeli cokolwiek się zmieni, konsystencja, jakieś stwardnienie się pojawi, jesteśmy już daleko, daleko do przodu. Rak prostaty występuje 16 tysięcy razy w Polsce. 2 miliony ludzi w Europie żyje z rakiem prostaty. Czyli to jest choroba, z którą można długo, długo żyć, ale jest śmiertelna. 6 tysięcy umiera każdego roku w Polsce i dotyka to nie tylko tych mężczyzn, ale kobiety w ich rodzinie, które mogą o nich dbać, żeby tak się nie stało. Co robią tutaj te jaja, powiedz mi tylko, profilaktycznie, doktorze? Raz w roku? Jeżeli chodzi o profilaktykę raka prostaty, to jest pierwsza wizyta w 40 roku życia. Badanie PSA i wizyta u urologa najbliższego miejsca zamieszkania. Proste. I on powie, czy następna wizyta jest po 8 latach, tak, po 2 latach, czy co roku. Zależnie od grupy ryzyka, czy występował ten nowotwór w rodzinie, czy nie. Mam nawet tutaj przy sobie jedną z pierwszych, chyba pierwszą w Polsce, prostatę wydrukowaną w technologii wojskowej 3D. Aha. Najcieńsza na świecie, 0,2 mm, z pokazanym guzem prostaty. Nowotwór prostaty znajduje się w tym miejscu. Ona jest drukowana w naszym ośrodku przedoperacyjnie w przypadku przygotowywania do operacji, żeby zaplanować przebieg leczenia raka prostaty. Problem jest z tym, że ludzie nie wiedzą w ogóle, co to jest prostata i gdzie to jest. 54% mężczyzn myśli, że kobiety mają prostatę. Ale jest gorzej. 37% kobiet myśli, że one same mają prostatę. Więc musimy zacząć od tego, że jest taki narząd i że występuje on wyłącznie... Co on robi? Za co on odpowiada? Cały czas braki w edukacji seksualnej. No właśnie, tak. A myślałam, że rozmawiamy, czy ona jest taka ważna. To jest gruczoł, który produkuje taki śluz, który jest barierą ochronną dla plemników. Bez tego śluzu z prostaty nikt z nas naturalną drogą by nie powstał. Nie doszłoby do zapłodnienia. Panie doktorze. Znaczy prostatę to trzeba akurat badać, wiesz. Nie, tak. Jądra, a może panie? Nie, no bardzo proszę. Proszę. Czyli jądra powinny być... Proszę bardzo. Czyli jądra partnera powinny być takie same jak miesiąc przy badaniu w poprzednim miesiącu. Czyli tak naprawdę chodzi o uciśnięcie z jednej i z drugiej strony i przesuwanie tego jajka. Ale możemy częściej niż raz w miesiącu, prawda? To jest, ale raz w miesiącu obligatoryjnie. No tylko pytam, bo może takie pytanie się pojawiło. Gdyby się pojawiło jakieś stwardnienie w obrębie, jakaś różnica w konsystencji, to to jest coś, co budzi podejrzenie. Ale w którym dokładnie miejscu? Właśnie. Znaczy chyba w ogóle rozumiem, w jakimkolwiek jeżeli zmienia się struktura, jeżeli coś jest inaczej niż było. Dokładnie. Tak? Znaczy, coś wypukłe, coś twarde. Tak. To wtedy rzeczywiście trzeba natychmiast, tak? I ja myślę, że robienie tego częściej jest zdecydowanie wskazane. Właśnie zachęcamy do tego, bo to i pożyteczne, i przyjemne, prawda? Dwie pieczenie. Słuchajcie, wniosek jest taki. Ja w ogóle u mnie na Instagramie dzisiaj rano przed przyjazdem do was zrobiłam ankietę. Ilu z moich obserwatorów się przebadało? 30% dopiero się przebadało, gdzie akcja jest tak internetowa. Wiecie, wszyscy wiedzą o akcji Movember. Więc ja teraz apeluję, panom przypominam, apeluję do kobiet, do dziewczyn. Dziewczyny, zajmijmy się tymi naszymi mężczyznami. Tak jak się zajmujemy nimi, jak są chorzy, tak się zajmijmy, żeby ubiec te choroby. To jest najważniejsza sprawa jest taka, żeby wystarczyli na dłużej, tak? No, bo to jest oczywiście po prostu bardzo ważne. Jak często robimy przeglądy samochodów? Kupujemy nowy samochód. Słuchajcie, no, ale to jest wbrew pozorom. Ja zawsze tłumaczę, że jak się nie traktuje tak, jak swój samochód traktuje się tak, jak się kogoś kocha, tak? Jak się pieści o niego dba. Się go. Serwisuje się go co 20 taka, tysięcy jeżeli kilometrów. Jeżeli tego nie zrobimy, a potem nagle jest rozpacz, płacz i zgrzytanie zębów, że się popsuł, tak? Popsuł się, bośmy o niego nie dbali. A co to jest dokładnie taka sama sytuacja. Na koniec sytuacja. Przykładamy, słuchajcie, wąsy i dziękujemy wszystkim.